Nowa Rok Plus. Już od 2 do 7 sierpnia mieszkańcy Leszna i okolic będą mogli spędzić wolny czas w klimacie baroku. Barok to jest oczywiście, że epoka jakaś, ale też pewien sposób myślenia o pewnych rzeczach, pewna różnorodność pewnych rzeczy. Barok oznacza nieregularną perłę, a więc coś, co zawsze może nas w jakiś sposób zaskoczyć, zawsze może nas w jakiś sposób zainspirować. Ja bym terminu barok jednak nie odnosił tylko i wyłącznie do kilku lat w historii. Barok to jest też pewien styl bycia. To jest przerysowanie, to jest kolor, to jest barwa, to jest teatr, to jest, jakby to powiedzieć kolokwialnie, że wszystkiego jest bardzo dużo, nawet zbyt wiele czasami, niż da się znieść zmysłami. Proszę zobaczyć, jak piękne, jak niezwykłe są kościoły barokowe, jak tam on bucha treścią, bucha symboliką. Często to też dzieje się w muzyce, prawda? Ta muzyka jest też tak pełna treści, tak niezwykła, tak różnorodna, tak barwna, rzeczywiście, że pozornie może przytłaczać, ale jednocześnie tym pięknem nas poraża. Barok jest też pewnym znakiem zapytania, ponieważ wszystkie rzeźby barokowe to są jakby, jeśli rzeźba przedstawia człowieka, to jest to człowiek w jakimś ruchu. I jest to pewne niedopowiedzenie i znak zapytania, które jakby pyta się nas, co dalej? I to co dalej niedopowiedziane, myślę, jest bardzo inspirujące. Mamy dwie, popraw mnie Mateusz, jeśli źle powiem, chyba dzisiaj najciekawsze orkiestry barokowe w Polsce. Okay. Mamy największą, znaczy uznaną za największą markę na tym rynku barokowej muzyki, orkiestrę Arte dei Suonatori. I mamy orkiestrę historyczną z Katowic, która jest taką rewelacją ostatnich lat na rynku barokowym. Mamy też interesujących solistów. Powinienem powiedzieć o tobie i twojej żonie Dominice, która też gra w orkiestrze historycznej, ale więc są Mateusz i Dominika Małec, jest Michał Sławecki, kontratenor jest Joanna Bortel, która śpiewa mezzosopranem, ale tutaj na potrzeby koncertu będzie śpiewała altem, prawda? Tak, tak, tak. Czy wie pani, co to jest barok? Nie wiem. Nie mam czasu. Opoka historyczna. No to jest styl. To już miniony. I teraz już chyba nie robią takich rzeczy, nie wykonują, ale mamy nowe, nie? Teraz, ale barok był piękny, bo dlatego, że w moim zawodzie meble barokowe były, nie? Barok to wiem, no to jest styl w sztuce, to wiem. Jezu, barok, co to jest? Nie wiem. Może jakieś inne pytanie. Leszno to miasto baroku, o czym może czasami zapomina, bo Leszno to miasto pięknej historii w baroku się dziejącej, pięknych postaci z barokiem związanych. Stanisława Leszczyńskiego, Marii Leszczyńskiej, nawet Jana Amosa Komeńskiego, mówiąc o tym baroku wcześniejszym. Leszno to miasto, w którym jest wiele zabytków pięknych, barokowych, jest wiele pięknych rzeźb. One na co dzień nie są eksponowane, to są rzeźby, które chociażby zdobią tę wspaniałą bazylikę, która jest za nami. Ona jest silnie barokowa, by tak rzec. W tej bazylice leżą doczesne szczątki niejakiego Rafała Leszczyńskiego, który był ojcem dwukrotnego króla Polski Stanisława. A pomysł na festiwal też dlatego, że Leszno musi budować swoje portfolio jako miasto, dając też ciekawą, wybitną, na wysokim poziomie ofertę kulturalną. No, ono musi też zacząć budować swoją tożsamość. I festiwal Leszno Barok Plus to też jest takie i nawiązanie do baroku, i próba nowego otwarcia. I mam nadzieję, że to będzie próba udana. 2-7 sierpnia rozpoczynamy od sali Miejskiego Ośrodka Kultury, 2 sierpnia takim koncertem dedykowanym osobom starszym. Wiemy, że nasze społeczeństwo w ogóle się dzisiaj już starzeje, jest wiele osób, jest wielu seniorów, dla których być może ta oferta kulturalna jest też czasami zbyt uboga. Później gramy następny koncert, powtarzamy ten koncert w kościele parafialnym w Rydzynie, ale otwarcie oficjalne 3 sierpnia tutaj w Bazylice Świętego Mikołaja, orkiestra Arte dei Suonatori z trojgiem solistów, piękny koncert. Ten koncert oficjalnie otwiera festiwal Leszno Barok Plus, a zakończy go koncert fragmentów kantat orkiestry Mateusza i Dominiki Małeckich, orkiestry festiwalu Leszno Barok Plus z programem bachowskim w kościele pod wezwaniem Świętego Jana, więc przez 6 dni rzeczywiście miasto będzie pełne muzyki.